Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. 5 dni nie było filmów, bo bawiłem się retro i bawię się dalej retro, ale jest bardzo, bardzo ciężko. Już w sumie na tym retro siedzę od tygodnia. Oj, powiem wam tak, jeżeli ktoś narzeka, że teraz Linux jest ciężki, to nie miał pojęcia, jak się używało Pingwina albo próbowało się go używać w latach 2000, naprawdę. Ale nie o tym dzisiejszy film. Dzisiejszy film mamy o nowym distro, opartym o Xubuntu 2404 LTS. Co jest ciekawe, nazywa się to ASMI Linux. Tak, to jest Linux, który polecił mi jeden z widzów jakiś czas temu do przetestowania. Słuchajcie, TJ Tech, mówi wam to coś? Timeshift i wiele innych programów. I również deweloper właśnie spod tego szyldu TJ Tech zaczął robić już jakiś czas temu dystrybucje linuxowe. Dzisiaj się temu przyjrzymy na żywym sprzęcie, jak zawsze u mnie na kanale. Słuchajcie, oczywiście 1600X, 16 GB RAM-u, 1070, 8 GB VRAM. Tak to wygląda. Gorąco zapraszam na film. Oczywiście w pierwszej kolejności stronka internetowa tego pana TJ Tech'a. Możecie zobaczyć sobie tutaj, ile tych on programów zrobił. A zrobił tego na pęczki. Tak, ja wiem, że Timeshift został przejęty przez ekipę Linuxa Minta już z rok temu albo półtora roku temu. Ale popatrzcie się, ile on tego tutaj ma. I ma też, tak jak mówiłem, dystrybucję i ma również płatne aplikacje. Jakby ktoś był zainteresowany wspomaganiem tego człowieka, są również bezpłatne rzeczy i naprawdę niektóre są bardzo, bardzo fajne i przydatne. Jeżeli chodzi o tutaj o ASMI, to jest to dość mocno przerobione wizerunkowo, przede wszystkim Xubuntu. Jest dodane parę fajnych rzeczy, jest fajnie poprawiony, jest fajny taki dodatek do terminala, powiem to w ten sposób. Bardzo fajny programik się tam znajduje. Ogólnie na tym ASMI siedzę sobie 3 dni, pociupałem trochę, właśnie nie powiedziałem w intro, pogramy sobie. 3 albo 4 gierki wam pokażę, jak sobie one tutaj działają. Moje opinie również o tym, jak to się tutaj sprawuje, powiem to tak, będą jak najbardziej. Co jeszcze? No chyba tyle, no tak jak mówię, kurczę, jeżeli ktoś będzie chciał sobie ogarnąć temat, jak najbardziej zapraszam tutaj na jego stronkę, poczytać, pooglądać i tak dalej. Pobieranie tego cuda jest bezpłatne jak najbardziej. System się instaluje w miarę szybko, a jak działa, to już powiem dosłownie za chwileczkę. Gorąco zapraszam na żywy sprzęt. Dzień dobry, witam na pulpicie ASMI Linux. ASMI Linux się prezentuje w ten sposób, ładna tapetka, całkiem przyjemnie, powiem to tak, wygląda to na starcie, chociaż trochę podobna jest do Linuxa Minta, prawda? Ale to sobie, słuchajcie, można zmienić, bo tutaj kolega developer zastosował takie programy. Ogólnie tak, jak sobie odpalimy ten system, to mamy coś takiego na starcie. Tak to mniej więcej wygląda. Możemy sobie tutaj zmienić. Oczywiście jasne tło, ciemne tło. Możemy dać, a dam wam ciemne, bo ja wiem, że wolicie ciemne rzeczy mieć tutaj, tak? Możemy zmienić sobie wygląd. Standardowo jest to tak zwane ASMI. ASMI wygląda to tak. Możemy ustawić sobie ten panel jak w Windowsach na przykład, wygląda to tak, jak w Ubuntu, czyli górna listwa i po boku tutaj, ewentualnie tak zwana hybryda. Oczywiście nikt nie broni, żebyście sobie to ustawili tak jak chcecie, tutaj nie ma żadnych ograniczeń, tylko wasza wyobraźnia, można powiedzieć, robi tutaj robotę. Teraz tak, odpowiednio tutaj w niektórych tych ustawieniach, w jednym ten panel standardowo, znaczy standardowo to jest wiadomo XFC, to jest taki panel XFC, zamotałem się. Tutaj jest stosowany tzw. DOCX, tu akurat w tym wyglądzie jest to panel plug, ale w innych wyglądach, chyba w Ubuntu czy w Windowsie, czyli w hybrydówce jest stosowany tzw. DOCX. No wygląda to prawie tak samo, teoretycznie ma tam większą tą większe ustawienia, możliwości konfiguracji itd., itd. To jest taki dodatek. Snapy i flatpaki, standardowo są one wyłączone. Ja tu włączyłem, żeby sprawdzić, czy to działa. Tak, działa bez problemu. Na flatpaku postawiłem większość rzeczy, czyli postawiłem sobie tutaj między innymi Steama. Mam postawionego Heroic Launcher z flatpaka. Sterowniki od NVIDIA się zainstalowały, znaczy instaluje się ręcznie, klikając sobie tutaj. Czeka się tam minuty, dwie minutki, restart komputera, sterowniki chodzą, jak widać, bez problemu. Standardowo nie masz tu żadnej przeglądarki. Jak już mamy, odpala nam się ta pierwsza plansza, ten pierwszy kreator. Wybieramy sobie przeglądarkę, jaką chcemy mieć. Czy zamknięto źródłowego Chroma, Edge'a, Vivaldi, Mozilla, Firefoxa. Wiadomo, że możemy sami postawić, co chcemy. Wine dodatkowo, Winnie się tutaj dodaje. Ja postawiłem sobie w ten sposób to wszystko.
działa i jest tutaj w porządku. Niestety XFCE, normalnie również Xubuntu, ma ten problem, że nie ma żadnego sklepu z oprogramowaniem. To jest dokładnie to samo. Nie ma żadnego Discovera, nie ma żadnego GNOME Software, a bardzo by się to przydało. To jest minus. To jest naprawdę duży minus tym wszystkim, bo jak już się polepsza to Xubuntu, to można by ten sklep dodać. To jest jedna czy dwie komendy i byłoby dużo łatwiej, bo GNOME Software ogarnia nie tylko snapy, nie tylko deby, ale też flatpaki, w sumie wszystko chyba, tak? Więc byłoby dużo łatwiej. Zamiast tego mamy niestety, tak, niestety powiem, to niestety mamy to, słuchajcie, tak zwane, gdzie to jest, kurde, Synaptic Package Manager. Ja nie mówię, że to jest złe, ale mamy XXI wiek, mamy 2024 rok i jak człowiek nowy zobaczy coś takiego, to się po prostu załamie i stąd wyjdzie. Ja wiem, że to jest świetny soft, ja wiem, że to jest dobry soft, fajnie instaluje oprogramowanie i tak dalej, ale to nie wygląda i to no, no nie, po prostu no, no nie, szkoda, szkoda. No ale cóż, dodatkowo jest jeszcze jedna rzecz, która się tutaj znajduje. Mianowicie, jak chcemy postawić sobie flatpaki, czyli OBS, flatpak, bla bla bla, flathub oczywiście i tak dalej, dajemy sobie install i co? I jest nie fajnie, powiem to tak, brzydko bym powiedział, ale nie powiem tego. Bo jak klikamy na to, to jest kupa. I co z tym nowy człowiek ma zrobić? No załamie się i stąd pójdzie w cholerę. Wszystko dlatego, że nie ma żadnego sklepu z oprogramowaniem. Ja wiem, klikam sobie tutaj, kopiuję to do terminala i działa i jest fajnie, nawet trzeba tego rana nie trzeba tu wpisywać, bo to się integruje z menu, więc elegancko jest. No ale przez to, że nie ma sklepu, nie działa integracja z Flatpakiem. Jest kupa. Niestety, ze Snapem będzie dokładnie chyba to samo, tak mi się wydaje. No więc tu deweloper dał strasznie tego, jest moim zdaniem przynajmniej. Powinien to ulepszyć, poprawić troszeczkę, tak? Bo to by po prostu większej ilości ludzi łatwiej się zgui robi niż klepanie w terminalu. Teraz tak, fajna rzecz, która tutaj jest, a właśnie Nvidia. Sorry za to klepanie. No, mam mechanika od Elekro, tak? Stare Nvidia, tak jak mówię, instalowane z GUI. Nic nie trzeba grzebać. Chodzi wszystko elegancko. Jest tu karta wykrywana, pracuje 5 czy 5. Więc jest po prostu bajka. Dobra, to już ponarzekałem, na to ponarzekałem. Teraz fajne rzeczy. Popatrzcie, jak jest zrobiony tutaj menedżer plików. Trzy panele, znaczy 2,5 panela, tak? Nigdzie, w żadnym pingwinie nie widziałem, żeby ktoś tak standardowo to skonfigurował. Nigdy. Fajna sprawa, taki komander pod ręką, powiem to w ten sposób. I naprawdę jest to dość po prostu fajna sprawa. Świetnie zrobione, to jest bomba. Wiecie, co to jest najlepsze? To nie jest Tunar, to jest Nautilus. Nemo, przepraszam, to jest Nemo. Jest tutaj mała mieszanka, jest trochę z Gnoma, trochę z Minta i tak dalej, ale robi to robotę, robi to pozytywną robotę. Dźwięk oczywiście działa. Jak odpalę gierki, a będą testy w paru grach, to sobie ten dźwięk To usłyszycie. tak średnio na dzień dobry jeszcze jest to czepiactwo. Data, nie wiem dlaczego, nie chce się zmienić na normalny tutaj, znaczy na normalne ustawienie. Typu powiedzmy w ten sposób, czyli tryb tak zwany 24 godziny, nie? Tylko no to wygląda jak wygląda. Spolszczenie jest jakie jest, no średnio działa, no ale okej, no być może można to zmienić. Nie ustawiałem spolszczenia do końca, bo mi to nie przeszkadza zupełnie, więc ten. Jeżeli chodzi o benchmarki, zrobiłem tutaj superposition 11400 z hakiem, 11400, więc jest w porządku. Jest taki standardzik. Oprogramowania wam tu nie będę omawiał, no bo to jest standard. Tak jak mówiłem, Steama dodatkowo ja sobie postawiłem. Cała reszta, no działa, tak? No, standardowe oprogramowanie pingwinowe. No, z tym sklepem go jest zawalił strasznie, bo to by się po prostu przydało. Do grania mamy tutaj Steama, mamy Play on Linux. Ja sobie doinstalowałem Heroika z Flatpaka. Działa, zresztą zaraz sobie to ładnie zobaczycie. No a reszty, no nie ma tutaj jakiegoś większego rozbudowania, nie? Natomiast jeżeli chodzi o wyglądy, bo wyglądów, tak jak powiedziałem, albo nie powiedziałem, jest kilka tutaj do wyboru. Chyba powiedziałem, ale nie pokazałem. No cóż, dobra, like Windows, proszę bardzo, like Windows, bardziej jak Linux Mint. Like Ubuntu, wygląda to w ten sposób, albo hybrydówka.
Słuchajcie, wiadomo, że ich serce jest tak konfigurowalny, że każdy może sobie ustawić tak, jak mu żywnie się będzie podobało. To nie jest żaden nie wiadomo jaki rocket science i wystarczy poklikać trochę, przesunąć sobie panele i zrobić co się chce z tym. Konsola, bo o tym miałem powiedzieć, o konsoli. Konsola nam się odpala w ten sposób i tutaj jest tak zwany program Starship, który można zastosować w każdym praktycznie pingwinie w konsoli. Dużo możliwości konfiguracji, ja już nie będę tego tutaj w tym filmie omawiał. W każdym razie robi robotę. Co jest fajnego, jak sobie klikniemy na przykład do góry, to mamy, tadam, historię. Popatrzcie się na to. Więc naprawdę jest tutaj po prostu dużo, dużo bardziej, że tak powiem, przyjemna sprawa, niż grzebanie i kombinowanie, kurczę, z jakimiś wyczytnik historii, coś tam, bla, bla, bla. Wszystko pod ręką, macie napisane, kiedy zostało to wykonane, w jaki sposób. Widać zresztą, co tu instalowałem, tak? Jak to sobie tak jest. Więc naprawdę fajny, fajny programik, polecam, jeżeli ktoś grzebie w konsoli, to sobie to po prostu, że tak powiem, postawić i możecie naprawdę tutaj zaszaleć. Nie wiem, czy NeoFetch'a to stawiałem, czy nie. Jest NeoFetch, proszę bardzo, podkręcimy go trochę. 6.8.0 kernel, czyli nowe sprzęty będą działać bez problemu. Terminator, rzadko się widzi tą konsolę, tutaj emulator terminala. Myślałem, że Terminator już jest dawno zawieszony jako program, ale nie, on jest rozwijany słabiej, ale jest. Bardzo rozbudowany emulator terminala, bardzo dobry zresztą. Mocno konfigurowany, jak ktoś potrzebuje, to ten. Oczywiście dzielenie na panele i tak dalej, wszystko tutaj jak najbardziej jest, więc naprawdę zabawa w terminalu to jest przyjemność. Po instalacji jakieś 10 giga ten system sobie tutaj zajmuje. Zajętość pamięci około 1 GB. Tak to wygląda przy tych wszystkich tutaj bajerach. Dobra, przejdźmy sobie do grania. Przejdźmy sobie do grania. To teraz tak, ja włączę tutaj dźwięk, od razu mówię, będzie buczenie. Muszę tutaj, nie wiem, coś jest nie tak, albo z tą kartą dźwiękową u mnie na płycie, albo mam tak zwaną pętlę zwrotną na tym. Mam, po prostu mi buczy, nie wiem dlaczego, po podłączeniu komp, wyjście, wyjście karty dźwiękowej z testowego na wejście do tam, do mojego głównego, pojawia się takie buczenie, które teraz na pewno słyszycie. Nie jestem w stanie tego wyeliminować. To, co postaram się zrobić, dołożę drugą kartę dźwiękową, mam Sound Blastera na PC i je, zobaczymy, co tam się będzie działo. W każdym razie, standardowo, najpierw odpalimy sobie Colata, a potem dwie gierki z Heroika zobaczycie sobie do testów. Poza tym, no jest to gra grywalna, powiem tak, no ale to już nie ma sensu się męczyć, nie? Mam nadzieję, że dźwięk tutaj jest normalnie, a Colata, tak jak Colat, to kurde, o kurde, polecam zagrać, tylko tak jak zawsze mówię przy Colacie, grajcie to na sławkach i tutaj kolega od muzyki, pan Arkadiusz, nie pamiętam nazwiska, zrobił taki klimat, że jak ja słucham tej muzyki, to po prostu mnie ciarki przychodzą, autentycznie zobaczcie sobie na YouTubie, jest cały soundtrack z Colata. To jest mistrzostwo świata, po prostu muzyka, którą tutaj zastosowano, to jest mistrzostwo świata. Nie pamiętam nazwiska, pan Arkadiusz, sorry, nie pamiętam po prostu. A Colata odpalam dlatego, że sobie w ramach testów, tak, zobaczyć sobie, jak to tutaj pracuje. Tak to pracuje, czyli dobrze pracuje. Pójdziemy sobie teraz inaczej. Kurde, ta muzyka. Ja się zamknę na chwilę, bo naprawdę warto tego po prostu posłuchać. Coś pięknego. Aj, ten piękny... O właśnie, znowu pojawiło się takie błyskanie. Nie wiem, czego to jest wina. Przebłysk okna. Jakiego? Nie wiem. To znowu przy Heroiku mi się pojawiło. Być może ta wersja jest skopana. Albo coś ze sterami Nvidii. W
Kolejna rzecz, która się tutaj pokaże, że są delikatne przycięcia, jak ja się ruszam. Nie wiem, czego też to jest wina. Ale ogólnie wydajność jest tutaj bardzo dobra. Kerszy nie było, bo doszedłem sobie do tego. Doszedłem sobie tutaj aż do tych kamieni początkowych. Bez problemów. Więc tak jest. Dobra, nie będę was zanudzał. Na kanale Grabarty jest cały mój gameplay przy okazji z Kolata. Trochę tam mięsa leciało, mniejsza z tym. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, odpalimy sobie teraz heroika i tu was zaskoczę grubo. Tu was grubo zaskoczę, bo znacie grę, która nazywa się... A, zaraz zdradzę tutaj, zaraz zobaczycie. Też ją przyszedłem całą. Gra jest starsza, bo z 2012 roku. Ale robi taki klimat po prostu, że autentycznie ja się nawet parę razy tak trochę łezka poleciała tam w tej grze, a już nie będę mówił o zaskoczeniach. O co chodzi? Chodzi oczywiście, gdzie jest Heroic, tylko gra jest naprawdę 18+, powiem to tak. Gierka jest 18+, oczywiście The Cat Lady, tak? Kto grał, ten wie. Czesiu przyszedł. Czesiu przyszedł. Spolszczenie do niej, znaczy tu się włącza to spolszczenie, nie? Są trzy albo cztery części tej, cała taka seria, można powiedzieć, w ten sposób zrobiona. Gra jest bardzo nietypowa, ale polecam, naprawdę bardzo, kurde, polecam. Coś pięknego. I sama historia, od początku do końca, trzeba to obejrzeć na spokojnie. Ciarki przechodzą, naprawdę przechodzą ciarki. To wam pominę, bo ten... Nie chcę też spoilerować, nie chcę psuć, ale warto, naprawdę, kupcie sobie tą gierkę, ona czasami, nie wiem, 5-10 zł kosztuje. Jest bardzo nietypowa, ale naprawdę wam się trochę spojrzenie na życie zmieni, naprawdę. Zresztą wystarczy mój gameplay zobaczyć, albo jednego z innych youtuberów, tak? To jest prosta graficznie, naprawdę, to jest gra prosta graficznie, ale z takim klimatem, z takim przesłaniem i historią, że kurde, bez kitu. Ja wiem, że to... Co to za badziewie? Co to w ogóle jest, kurde, tak? Że takie ten... Warto, naprawdę, kto grał, ten wie, o czym ja mówię. Po prostu ten wie, o czym ja tutaj mówię, tak? No, gość zrobił niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o tą grę. Ona jest... No, jest kilka ładnych godzin zabawy i naprawdę jest czasami bardzo, bardzo, że tak powiem, grubo. Dobra, nie będę mam spoilerów robił za dużo. Mam to staroć, to jest akurat z GOGa. Mam tutaj część rzeczy z GOGa, część rzeczy z Epika podłączonego, mam tutaj również podłączonego Amazona, tak? Proszę bardzo, Dungeon Keeper odpalamy sobie. Wiecie, że na Windzie 10, 11 są mega problemy, żeby te stare gry odpalić, a na Pingwinie po prostu klikasz i masz i chodzi to przez DOSBoxa, więc naprawdę jest ok. Deeper Dungeons, nie, jedynka wystarczy standardowo. Ile godzin żeście stracili albo zyskali w życiu na tej grze? Ja pierdzielę. Wow, to jest po prostu wow. Kurde. Dobra, przejdźmy sobie już do tego. Ja wiem, jest polska wersja, działa ta polska wersja, spoko. Można to sobie tam podłączyć i ten... Ever smile. Ever smile. Ile tu się, kurde, za dzieciaka godzin wygrało, przegrało, przeogarniało, to jest po prostu nie do wiary, nie? Kochany Dungeon Keeper, kurde. Teraz mi dźwięk zrywa, nie wiem dlaczego. Przedtem ja sobie grałem, to nie było problemu tutaj z dźwiękiem. Może mam przester na tym. W każdym razie ładnie to tutaj nam pracuje. Teraz nie wiem, dlaczego mi tak zrywa troszeczkę. To nie dlatego, że nagrywam to. Tak po złości, tak? Kingdom. Odpalmy sobie Kingdoma, dokładnie. Bo ja Kingdoma zawsze sprawdzam, no ostatnio na Distract po prostu. Taki w miarę, powiedzmy, test początkowy, nie? Jak to się mniej więcej zachowuje. Oczywiście nie ma tutaj Waylanda, tak? Nie ma tutaj Waylanda, dlatego że... no i XFCE jeszcze nie obsługuje Waylanda. Są przymiarki do tego, oni powoli zaczynają to ogarniać. A to jeszcze długo, długo, powiem to, jak to potrwa. Jestem w grze, tylko niestety mam tu mały problem, mianowicie... Coś jest nie teges, powiem tak, nie działa mi myszka w grze. Ostatnio testowałem w czymś tam, nie pamiętam już w której dystrybucji, to nie było problemu z myszką, natomiast tutaj jakiś problem istnieje. No ale okej, no widzicie, FPS-y, fałsynki i znowu jest przybitka ekranu, co jakiś czas. Ciekawe, save changes, no.
Ciekaw jestem, czego to jest wina. Czy to jest wina sterów Nvidii, czy czego? Po prostu, kurde, czego? No nic, odpalimy sobie continue. W każdym razie tutaj myszką nie mogę nic wybrać. Może to jest wina Ubuntu 24.04? Nie wiem, po prostu nie wnikam. Sama gra pracuje poprawnie, zaraz sobie zobaczę. Jesteśmy już w grze, proszę bardzo. No coś tak 54-57, no na bardzo wysokich, nie? Czyli taki, bym powiedział, standard. Na razie nic nam tutaj nie miga. Jak widać, myszka działa poprawnie, bez problemu. W każdym razie, no tak to nam się tutaj zachowuje. Oczywiście nie ma żadnego tutaj skakania wajlandowskiego i tak dalej, nie? Dobra, no 59, 60, bla, bla, bla. Jednym słowem działa, tak? Działa na tyle, ile, że tak powiem, może sobie działać i jest de facto ok. Dobra, lecimy dalej. Tej Wiedźmin. Wiedźmin, którego katowałem ostatnio grubo, ale od razu mówię, nie grałem od początku, tylko odpaliłem sobie tam, to można przejść do tego dodatkowych opowieści, tak? Do tych dwóch wysokopoziomowych tych dodatków DLC, powiem to w ten sposób. Chwilę sobie pobiegamy. To jest wersja Next Gen Plus. Od razu mówię, że jest możliwość, proszę bardzo, jest możliwość odpalenia sobie tutaj DX12 i mimo, że to jest 1070, to można to w ray tracingu odpalić. Chodzi 2-3 FPS-y, więc nie będę was mordował. Kolejna rzecz. DirectX 12 jest tutaj skopane tragicznie, to chodzi dramat po prostu, tak? Dlatego ja jadę na 11, ale ze wszystkimi możliwymi update'ami graficznymi, powiem to tak. Zaraz sobie zresztą zobaczycie. Jestem w grze, odpalamy sobie tutaj ustawienia wideo i przy okazji, jeżeli nawet używacie 11 DX-a, to te wszystkie nowe efekty działają. DirectX 12 jest tylko potrzebny przy RTX-ie, tak? Bo tam jeszcze mamy FSR-a, ewentualnie Intel Xe, bo też jest to zaimplementowane i działa, bo sprawdzałem. Natomiast ja wolę grać na 11, dlatego że popatrzcie na moje ustawienia. Uber Plus, wysokie Uber Plus na 8 GB VRAM-u. Tak to mam ustawione wszystko praktycznie na maksa. Na DX12 to jest dramat, bo 20 parę FPS-ów. Natomiast tutaj jak sobie to odpalimy, dam sobie kontynuuj. Zaraz zobaczycie sami, co prawda licznika FPS nie ma, ale będziecie widzieć, jak to pracuje po prostu. Dobra, lecimy sobie troszeczkę. Przejedziemy się kawałeczek, naprawdę jest dobrze, tak? Wiadomo, jak komuś takie zacięcia mikro albo coś przeszkadza, no to troszeczkę zjechać z ustawieniami. Chyba, że macie wypas kartę, tak? No to jest inna bajka. Ja naprawdę grając sobie na tej 1070 jestem mega happy i widać różnicę, widać zarąbistą różnicę w tych wszystkich ustawieniach, czy w wodzie, czy innych tych. Crashy nie ma, wszystko tak jak powiedziałem, pracuję sobie bez najmniejszego problemu. Muszę wieśka, kurde, jeszcze raz przejść sobie, znaczy ja nigdy nie skończyłem tej gry. Doszedłem bodajże, nie pamiętam, któregoś tam momentu i odpuściłem, ale powiedziałem sobie, że będę to ciupał jeszcze raz. Bo warto, po prostu, o, nie będę się z nimi bił, nie chce mi się z nimi bić, w każdym razie naprawdę jest w porządku. Bo tyle gameplay, co się naoglądaliście z Wiedźmina, sami przegraliście pewnie setki godzin w tym, więc ten. Ogólnie tak, jest w porządku, chociaż parę rzeczy brakuje. Jak widać, są jakieś tam artefakty graficzne, nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane, nie wiem. Ogólnie sam system jest szybki, jest działający. Poza tymi rzeczami, którymi mówiłem, no brakuje sklepu, nie? Chociaż człowiek, który jest trochę bardziej ogarnięty w Pingwinie, odpali sobie terminal, wpisze dwie komendy i ten sklep sobie ogarnie, tak? Ewentualnie wpisze w Google, zainstaluj tam install GNOME software on Linux albo on Ubuntu i sobie też postawi, jeżeli jest w miarę świeży, nie? Czy można się przesiadać z Xubuntu na to? Myślę, że nie ma sensu, autentycznie. Jeżeli też używa tego Xubuntu, no to jak sobie go dalej używa, to można sobie dokonfigurować. Dobra, kończymy. Strasznie długi film, ponad pół godziny. No ale chciałem wam pokazać te parę rzeczy tutaj, jak to mniej więcej się distro zachowuje. No, DJ Tech zrobił dobrą robotę, to jest taka moja opinia. Tak jak mówię, ja tu sobie grałem wczoraj, przedwczoraj chyba po 6 albo 7 godzin nawet. Pogrywałem sobie w Wiedźmina tutaj, tak luźno po prostu. Crashy zero, żadnych dziwnych rzeczy nie było, tak? No, a to samo to miganie ekranu mi się nie pojawiało. To się pojawiło dopiero dzisiaj. Dlaczego?
Też nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie. Czy się przerzuca z innych systemów? Nie, bo nie ma sensu. To jest distro robione przez jednego człowieka hobbystycznie. To nie jest do końca jeszcze ogarnięte, tak? Dla takich dodatków typu tunar podwójny i tak dalej, znaczy nie tunar, tylko Nautilus, to możecie sami sobie to w samym właśnym systemie ustawić, więc tutaj cudów nie ma, po prostu nie ma. Kernel 6.8, czyli nowy sprzęt by tutaj ruszył, no ale to macie Xubuntu, które możecie ustawić dokładnie tak samo. Chyba, że jesteście bardzo wygodni i wam się po prostu nie chce, nie? Tak to mniej więcej wygląda. ASMI Linux 2024. Tak się prezentuje. Działać? Działa. Są problemy? Są problemy. Da się używać? No da się używać. Dobra, kończę. Gorąco pozdrawiam. Dziękuję wszystkim za łapki, odnalnięcia, wsparcie. Przy okazji podziękował za 15 tysięcy subskrypcji. Kurde, dużo, dużo, dużo. Fajnie, fajnie, że wam się ten kanał i to, co ja tutaj wam prezentuję i wam mówię, się to podoba i tak dalej. Będę się starał robić tyle, ile się da po prostu. To jest nasza wspólna, że tak powiem, praca nad rozpowszechnianiem tego pingwina w Polsce. Wszystko. Gorąco pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć.